Cześć, witam Was w kolejnym odcinku recenzji Redakaj. Zapraszam! Dzisiaj zajmiemy się Talią Stax, aczkolwiek chciałam jeszcze Was poinformować, że kolejnym odcinkiem, kolejnymi odcinkami będą tak jakby ten Omnilink oraz ten zmieniać głosu z Benten. No i potem reszta Redakaj, więc to taka mała informacja. Teraz zabieramy się za naszą Talię Stax. Jest to powiedzmy zbiór kart, który zawiera największą ilość X-Drive'ów, ponieważ jest ich aż tutaj 43 Blast 3D X-Drive. No i wygląda na to, że trochę mi to zajmie. Nie traćmy czasu i bierzmy się do roboty. A więc tak wygląda z przodu. Mamy tutaj logo Redakaj, Metanoida, Kaja, 42 X-Drive'y, Stax, informacje o ekskluzywnym X-Drive'ie niebieskiego Metanoida, którego mamy tutaj. Tutaj mamy logo Speedmastera, jakiś kod kreskowy. Tak wygląda bok. Drugi bok. Góra. Tutaj mamy takie coś. Informacje o wersji angielskiej oraz, że jest to dozwolone od 6 lat. Pudełko ogólnie jest niebieskawe, jak sami możecie zauważyć. No i tak wygląda z tyłu. Mam tutaj logo Redakaj, tutaj znowu logo Zodiac Kids oraz ostrzeżenia, informacje, pełno rzeczy, których czytać się nie chcę. Okej, myślę, że to już jest koniec. Nie ma już nic. W każdym razie przechodzimy do otwarcia. Okej, więc tutaj mamy dwie taśmy, więc teraz próbuję je przeciąć, czemu nie? Chociaż nie wiem, w którą stronę, chociaż chyba w co? Okej, chyba jest w sumie. Bo tutaj w dwie strony idzie, dobra. Jedna jest, teraz druga. No właśnie. No pięknie, po prostu wspaniale. Teraz weź się przetnij, bo mnie wkurzasz. Nie chcę tego... O, jest. Nie chciałam pudełka uszkodzić, pewnie o tym wiecie. Okej, to jest pierwszy raz, kiedy mam coś takiego w rękach. W sumie nie wiem dokładnie, co tam jest. Więc otwórzmy. Jeszcze jest druga talia, talia Radicore. Możliwe, że ją kupię jeszcze. Bo bym chciała w sumie. Jak to się otwiera? Bo nie wiem, kompletnie nie wiem, jak to się otwiera. Tutaj się nie wyciąga. To tutaj wtedy. Nie! Dlaczego? Za co? Głupia taśma, musiała mi urwać pudełko. Kurde. Dobra, więc jedziemy tu najpierw. No chodź. Ech, no trudno. Jestem ciekawa, czy jakbym kupiła dwie takie same talie, to czy bym dostała te same karty. No cóż, nie przekonam się, jak tego nie zrobię. Chociaż została mi jeszcze jedna rzecz do kupienia z Redakaj i mam zamiar to zrobić. Ją kupić, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. W każdym razie, jak się do tego mogę dostać? Chyba tutaj się... O tak! Tutaj się wyciąga, jak można zauważyć. Mamy takie pudełko, więc ja to chyba złożę. Okej, będzie sobie tutaj stać. No i tak wyglądają nasze X-Drive'y. Okej, więc pierwszą rzeczą jest nasz tutaj limitowany, wszechmocny... O Jezu! Wszechmocny, niebieski Metanoid. Strasznie sporo ma ataku. Nie wiem, czy wam to mówiłam. Chyba mówiłam, tak, mówiłam wam. Właśnie, że jak jest jakieś... Bo ogólnie Metanoid jest jakby...
Są różne wersje Metanoida, jest platynowy, złoty, czerwony, zielony i nie, właśnie niebieski. I jak są czerwony, zielony oraz niebieski, to chodzi o to, że jak mamy tutaj niebieskiego Metanoida, to on daje silniejsze ataki mentalne, no i też na mentalne jest bardziej odporny. Tak samo działa czerwony Metanoid, czy też zielony, chociaż zielonego na oczy nigdy nie widziałam. Ale pewnie jest, więc tak wygląda ta karta. Też wygląda z tyłu, bo się różnią od siebie te od tyłu. Także w sumie mi to zbytnie różnicy nie robi, jako to mogę olać. Nie lubię Metanoida tak w ogóle. Największą rzeczą jest to, że mam Harriera i Maję, także to jest normalnie ekstra. I jeszcze niebieską Infinitę, także wow. Dalej mamy tutaj nasze karty. Jest ich pełno, ale do tego przejdziemy za chwilę. Mamy tutaj jeszcze coś i w sumie, czyżby to była plansza, czyli coś, o czym marzę? O Jezus, Jezus. Także, jeśli to jest plakat i będzie wystarczających rozmiarów na antyramę, która znajduje się w mojej, na mojej ścianie, no to zobaczymy. Ale raczej nie, to jest ta plansza. Zaraz wam pokażę ją z bliska. W sensie właśnie z daleka. Tylko muszę ją jakoś wyprostować, także uwaga. Okej. Okay. Więc tutaj mamy Metanoida, Silverbugs, Bruticon, Psionis, czyli Radicor kontra Metanoid. Tutaj mamy, czy ja wiem, jakieś moce Kairu. Kairu, charakter. Coś tam, nie znam angielskiego. O, zasady gry, czy to jest polski? Raczej nie. W każdym razie tutaj mamy zasady gry opisane, prawdopodobnie w trzech językach, tak mi się wydaje. I tutaj jakieś ostrzeżenia. O, także tak to wygląda. Ja to oczywiście będę sobie czytać, o ile znajdę jakiś sensowny język. Bo w sumie znam dwa. Więc tutaj mamy jeszcze poza tym znaczek, stacks. Prawdopodobnie w Radicorach jest znaczek Radicor, ale fajny dodatek, mi się podoba. Ogólnie mamy taką, powiedzmy, przechowajkę na to wszystko, także też fajna sprawa. Okej, więc teraz myślę, że odłożymy sobie to naszego Metanoida i przejdziemy do naszej dużej talii kart. Okej, więc pierwsze co widzę to jest Laser Claw i ja już nie mam, także... I tam na dole jest chyba jakiś obrazek. Jestem bardzo ciekawa, co tam się znajduje. Ale musimy to najpierw otworzyć. Okej, okay. Spadaj. I teraz tak. Pierwszy atak, atak siłowy. Laser Claw, laserowe pazury. Posiadam. Chyba, że mi się wydawało. Dalej mamy Screech, Whirlwind. Nie wiem, co to jest. Ale mocny atak, jest mocny. Coś tam, jakiś wirujący wiatr, coś takiego, czy ja wiem. Kolejny atak siłowy, Boulder Toss, nie wiem, czy jakieś miażdżące coś tam, jakieś skały, coś takiego. Najwięcej w ogóle zabawy jest w pisaniu tych tłumaczeń, patrzenie tych kart jest, tyle będę musiała się namęczyć. Dalej mamy Fire Vortex. Nie wiem, co to jest Vortex, ale fajna karta. Taki płomień. Też mocna jest i tutaj mamy takie ozdobniki przy okazji, także fajne są takie karty. One są takie trochę, może nie mocniejsze, ale takie, powiedzmy, że ładniejsze. Dalej mamy Seismic Shake. Sejsmiczne uderzenie albo coś takiego. Czy też trzęsienie. Dalej mamy Plasma Energy Blast. To jest uderzenie plazmy, chyba tłumaczenie było, ale bardzo ładna, powiedzmy, animacja. Okej, to były ataki siłowe, teraz przechodzimy do toksycznych. I mamy tutaj Feeder Swords. Nie wiem, czy to są... To chyba jest atak Harriera, tak mi się wydaje. Tylko nie pamiętam, jakie było tłumaczenie, także wam nie powiem, ale... Powietrzne ostrza, coś takiego.
Nie wiem, ale cieszę się, że mam. Dalej mamy, uwaga, atak Mai, mianowicie ogniste tornado. I tak czekałam na ten atak, nawet nie sobie nie wyobrażacie. Bardzo lubię ten atak. Jeszcze lubię miażdżącą grawitację, ale chyba już ją mam. W każdym razie mocna karta, mocny atak, fajna animacja, także się cieszę. Dalej mamy Slim Grandes. Nie wiem, co to jest w sumie. Też animacja nie robi zbytniego wrażenia. Dalej jest Jet Jump. I to jest masakryczna animacja. To jest w sumie takie małe, ten. Ale może być, nie wiem, jest jakiś skok tam. O, mam powtórkę. Hypnoblast. Widzicie coś w ogóle? No niemożliwe. Dalej mamy ataki mentalne i... A właśnie, to też jest atak mentalny. Nie widziałam w sumie. Stinger i to animacja mi się podoba. To Stinger, nie wiem, jakiś żądło czy coś takiego. Nie wiem, to pewnie jest atak Warneta, ale nie jestem pewna. Dalej mamy Mirage. Nie wiem, co to jest. Także... Zobaczymy. Dalej mamy jakiś Ears Flitter. Coś tam z uchem. Nie wiem, jakieś fale dźwiękowe czy coś takiego. Mocny atak, mocny. Znowu ataki siłowe. Street Stunger. Stunner. Coś takiego. Nie wiem, pewnie jakieś piorunujące coś tam. No serio, Laser Claw. Powtóreczka. No i kolejna powtóreczka. I kolejna powtóreczka. No nie mówcie mi, że tu są podwójne te wszystkie karty. No patrzcie. Kolejna było. Kolejno było. Dalej było. I nie było. Fire Wimps. Nie wiem, co to jest. Ogniste ścieżki. Coś takiego. No było, no. Od Harriera nam tutaj dają ataki, tutaj również do Mai. To też było. Ataki toksyczne oczywiście, to też było. No i to już mam chyba w trzech sztukach. To też... Właśnie zobaczyłam coś ekstra, czekajcie chwilę, to też mam. To również mam. To też mam. Ale tego, to ja nie mam. Czekałam na Kai, po prostu... Nie uwierzycie. Nie uwierzycie, co ja tu znalazłam. Patrzcie, mamy Kaja. Przywódcę oczywiście. Boomera. Mam już ich chyba trzech. I mamy... Maję. Cała drużyna Stax. Po prostu świetnie. I nawet nie pomyślałam, że w talii Stax może być cała ekipa. Jak widzicie, Maja używa często ataków mentalnych. Tutaj mamy u Boomera ataki toksyczne. Tutaj mamy ataki... siłowe u Kaja i czekałam, po prostu czekałam na tego Kaja, żeby sądzę się pojawił, no ale cieszę się, że w sumie Maję mam w dwóch sztukach. Jeśli trafi mi się jeszcze Kai wreszcie moich jakby paczek, no to się ucieszę. W każdym razie dalej mamy czerwonego Frostoka, jest to potwór Boomera i bardzo ładny jest. Chyba mam niebieskiego, nie wiem, nie pamiętam. Dalej mamy plazmatycznego metanoida. Tego również mam. W sumie nie pamiętam już czego. No i oczywiście Harriera, czemu nie? Harrier zawsze fajna sprawa, także drugi Harrier. Mogłam to otworzyć wcześniej w sumie, ale cieszę się, że mam. No nie gadajcie, nie, po prostu nie. Dalej mamy kolejnego plazmatycznego metanoida. I uwaga! Kolejnego Harriera, czyli że mam dwie Maje i dwóch Harrierów, także ziemia obiecana normalnie. Dalej mamy kolejne ataki. Mamy tutaj Feeder Dodgers. I w sumie wydaje mi się, że Zayn używał tego ataku, ale nie pamiętam, jak się nazywał. Trudno. Dalej mamy Magma Minions, czyli słudzy magmy, tak w wolnym tłumaczeniu, ale chyba słudzy lawy też używał Kai takiego określenia. W każdym razie jest to atak mentalny i o dziwo, jest to atak mentalny i używał go Kai
kiedy przemieniał się w... nie we Frostoga, tylko we Fraktusa. No właśnie. Taki lawowy gość, jakby ktoś nie wiedział. No ale powtóreczka oczywiście. No i znowu słudzy magny. No to pełno powtórek to jest po prostu. No i overload. Czyli nie wiem, co to znaczy. Pewnie czy to wam się wyświetli albo coś. No, więc tak to wygląda. Też fajna karta, w sumie mała animacja, ale jest. I ostatnia taka mała karteczka jakimś kodem. Nic tu chyba nie ma. Więc całe 43 X-Drive'y to były ataki, które w sumie się powtarzały w większości. Mam tutaj podwójne ataki, jakieś tutaj mamy również, także sobie przez chwilę posegreguję. No i... albo nie, w sumie zrobię to później, żeby was tutaj nie zanudzać. Więc jeszcze tak przejrzę te wszystkie karty, żeby wam tutaj pokazać. One są takie prześwitujące, także niewiele możecie teraz zobaczyć, no ale jeszcze światło mi świeci tam. Ale tak przejdę przez wszystko szybko. Ogólnie myślę, że oni dali tyle tych ataków, żeby jakby przeciwnik też miał czym grać, nie? Bo tak jak kolega kiedyś kupił sobie starter seta, to ja na przykład nie miałam czym grać, nie? Dlatego dał mi jednego czerwonego metanoida i tak nim nawalałam w niego, nie? No więc to tyle, jeśli chodzi o ataki, jeśli chodzi o potwory. Mam tutaj oczywiście niebieskiego metanoida, Harriera, plazmatycznego metanoida, znowu Harriera, plazmatycznego metanoida oraz czerwonego Frostoka. I w sumie ja z Harrierów cieszę się w sumie, ale gdybym otworzyła tę talię jako pierwszą rzecz z Redaka, ja myślę, że byłoby to dla mnie trochę większe zaskoczenie, ale cieszę się, że mam całą ekipę Stax, którą pokażę wam właśnie teraz. Chcę trochę bardziej z bliska. Gdzie tutaj Maja? Boomer. Już widzieliście wiele razy, ale trudno. Boomer jest najczęstszą postacią, jakby on chyba jest praktycznie w każdej saszetce. Tutaj mamy Kaja. Tak, oczywiście. No i to było na tyle. Ja się bardzo cieszę z tych wszystkich X-Drive'ów. Zostały mi jeszcze dwa X-Lidery, także chyba... no nie wezmę się za nie teraz, może teraz się wezmę za Omnilinka. No i potem najtrudniejsze, czyli zmieniasz głosu. No i później z powrotem Redakaj. Więc ja tutaj się z wami już żegnam. Jeszcze pod koniec wszystkich filmików z Redakaj zrobię przegląd. O, może sobie Maję tutaj wyciągnę. Tam Stachsa w sumie. Przegląd moich wszystkich kart z Redakaj. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc o dziwo tu nie było żadnych saszetek. No szkoda. Więc przechodzimy do podsumowania. Osobiście uważam, że ta oto talia Stax jest najbardziej opłacalną rzeczą, którą możecie kupić na stronie Kobi z Redakaj. Ponieważ macie tutaj całą ekipę Stax, kilka potworów, nawet podwójnych czy tam potrójnych, także naprawdę jest warta. Poza tym macie pełno ataków, więc z kolegą na pewno możecie sobie zagrać, jeśli również się interesuje Redakaj. Chociaż wątpię, żeby jakaś większa część moich widzów się interesowała Redakaj, ale ja jednak to bardzo lubię i bardzo mi sprawia przyjemność to, że mogę wam pokazywać co kupiłam. Więc mam nadzieję, że i wam się podobało. Także komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!